poniedziałek siatkarki DPD Legionowi musiały za jednym razem rozegrać dwa mecze. Pierwszy na boisku z BKS-em Profikreditem Bielsko-Biała. Drugi był korespondencyjny z również walczącym o miejsce dające pewne utrzymanie w LSK zespołem Wolej Wrocław. W pierwszej fazie meczu obie drużyny szybko kończyły akcję, a gra punkt za punkt trwała do stanu 5-5. Później gospodyniom udało się odskoczyć. Choć czteropunktowa przewaga o niczym nie przesądzała, pojawiła się nadzieja na wygranie seta. A tego kibice w arenie nie widzieli od dawna. Co prawda później Legionowianki na chwilę straciły prowadzenie, ale szanse na sportowe i mentalne przełamanie wykorzystały. W końcówce przy stanie 20-18 trener gości poprosił o czas. Nic już jednak nie wskurał. Lepiej skoncentrowane gospodynie wygrały seta, tracąc w nim 21 punktów. W drugim DPD Legionowia po serii błędów oddała rywalkom inicjatywę, co zmusiło ją do odrabiania strat. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Wiedząc, o jaką grają stawkę, obie ekipy walczyły z pełnym poświęceniem, lecz żadna nie potrafiła zdobyć większego prowadzenia. Goście notorycznie przestrzeliwali zagrywki, miejscowe myliły się w ataku. Z remisowego pata lepiej wyszły Legionowianki, które w pewnym momencie objęły prowadzenie 20-16. Po czasie dla BKS-u dołożyły kolejne dwa oczka i przegrać tej partii już po prostu nie mogły. Bielszczanki zdobyły w niej 19 punktów. Początek trzeciego seta nie różnił się od poprzednich, znów obie drużyny szły łeb w łeb. Niestety później Nowianki straciły i koncept, i kontakt punktowy. Widząc, co się święci, ich trener wpuścił na boisko Magdalenę Damaskę, która wróciła na nie po wielu miesiącach spowodowanej kontuzją przerwy. Wiele to nie pomogło, bo rywalki wciąż utrzymywały kilka punktów przewagi. Ale mało brakowało, by pogoń miejscowych okazała się skuteczna. Przy stanie 20-21 miały nawet dwie okazje na wyrównanie. Niestety zmarnowane. Trzecią odsłonę meczu Nowianki przegrały 23-25. Stare siatkarskie powiedzenie mówi, że jeśli nie wygrywa się prowadząc 2-0, to przegrywa się 2-3. Przed rozpoczęciem czwartej odsłony meczu gospodynie pewnie miały je z tyłu głowy. Zaczęły nieźle, od prowadzenia 3-1. Przewagę szybko jednak straciły. Na szczęście dopadły rywalki przy stanie 12-12 i walka zaczęła się od nowa. Teraz grając punkt za punkt nie można już było się mylić. Dla kibiców zaczął się horror, lecz tym razem ze wskazaniem na ich drużynę. Po emocjonującej końcówce DPD Legionowia wygrała 26-24 i zdobyła 3 punkty dające jej pewne miejsce w lidze siatkówki kobiet. MVP spotkania wybrano Małgorzatę Jasek. Nie byłbym chyba trenerem, który może pracować w Ekstraklasie, gdybym nie wierzył w to, że nasza drużyna może wygrać. Od samego początku, jak zostałem mianowany na pierwszego trenera, chciałem wprowadzić u dziewczyn poczucie większej wartości i to, że one naprawdę umieją grać w siatkówkę, tylko musiały sobie to tak naprawdę przypomnieć. Sam byłem kiedyś zawodnikiem i sam spadłem z ligi kiedyś, w Awi Świdnik, i wiedziałem, co te dziewczyny czuły, przegrywając mecz za meczem tak naprawdę. Jestem bardzo szczęśliwy, że dziewczyny wykonały świetną robotę przez ostatni czas, jak trenowaliśmy, były bardzo dzielne i jestem przeszczęśliwy, że tak się to skończyło. Analizując na gorąco statystyki, nowy szkoleniowiec DPD Legionowi nie miał wątpliwości. Jego podopieczne zrobiły w poniedziałek, co do nich należało. Bardzo dobrze zagraliśmy w zagrywce. Co prawda popełniliśmy w zagrywce 6 błędów własnych, ale jeżeli chodzi o naszą efektywność zagrywki i sposób, w jaki wprowadzaliśmy piłkę do grania, był bardzo odpowiedzialny i uważam, że to też na pewno nam dało bardzo dużą przewagę. No i oczywiście zagraliśmy bardzo rozważnie i bardzo odpowiedzialnie w kontrach i w wyprowadzaniu naszych własnych akcji. W niedzielę Legionowianki czeka pierwszy mecz o 9 lokatę w tabeli LSK. Powalczą z nią z Eneą PTPS Piła. Jakub Skwarek wierzy w końcowy sukces. Jak najbardziej, oczywiście. Po to gramy, żeby wygrywać, żeby zagrać bardzo dobry mecz. Hej! żeby wygrywać i żeby grać dobre mecze. Także pokonaliśmy Piłę u nas, na wyjeździe 3-0. U nas niestety przegraliśmy. Ten porażkowy mecz byliśmy w naprawdę dużym dołku, więc wierzę w to, że bardzo dobrze zagramy. Na tym mi najbardziej zależy.